Witam w kolejnym odcinku z Lublina. Niestety było pożegnanie z Solarisem Trollino o numeracji taborowej 3837, ponieważ nie był używany od 2015 roku, czyli był w zajezdni przez prawie 8 lat. Nie ma się co dziwić, dlaczego został sprzedany dla Ukrainy. Zacząłbym od powiedzenia ważnej rzeczy dla tego trolejbusu, a mianowicie data wyjechania na linię 153. Będzie to 27 marca 2008 roku. Zdjęcie zostało opublikowane na Fototransie, czyli stronie ze zdjęciami z Lublina i nie tylko. Proszę zobaczyć, jak się prezentuje. Prezentacja tego modelu jest na YouTube. Można sobie jeszcze pooglądać kilka fotografii. Za chwilę będę mówić o dwóch Jelczach M121E4 Maestro. No i na koniec zostawiłem Jelcze M121E4 Maestro. Trafiły one też na Ukrainę, tylko żeby nie zostały zniszczone przez Putina. Oczywiście pojazdy wyjechały w 2011 roku, czyli kluczowym roku dla Solarisów Trollino 12S trzeciej generacji marki Skoda. Jelczy był na 150, 151, 152, 153, 155, 156. 158 i 160. Dobrze, to chciałbym wam pokazać film pożegnalny dla tych wozów z Lublina. Podaję autora w opisie tego filmu. Żegnajcie, wozy kochane. Może was kiedyś odwiedzę. Następny przystanek. Klub Jeździecki.